Są dla siatkarzy, dla narciarzy, dla pływaków i kajakarzy. Błyszczące w blasku światła. Zdobyć je rzecz niełatwa. Brązowy, jak liście późną jesienią, które się w blasku słońca mienią. Jak toruński piernik, posypany cukrem. Brązowy, jak czekoladowy krem. Srebrny, niczym księżyc w gwiezdną noc, który ma magiczną moc. Jak srebrna łyżeczka w cukiernicy, w kawiarni w pobliskiej okolicy. Gotowego recytował ten wiersz dla Państwa. To był wiersz medale Dominiki Czarkowskiej, absolwentki tejże szkoły. Serdecznie Państwa witamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po Macieju to już drugi raz. Można zatem mówić o tradycji. Pozwolą Państwo, przedstawię moją uroczą partnerkę. Jola Wiszniewska, aktualnie ośrodek telewizji w Łodzi, a znana Państwu wcześniej z wielu lat pracy w mediach tutaj w Olsztynie. Dobry wieczór. A obok mnie po raz drugi, mam nadzieję, że dopiero drugi, jeszcze lata przed nami tutaj na tej scenie, Michał Olszański, Radiowa Trójka. Na szczęście od czasu do czasu można też go obejrzeć w telewizji. Drogie panie, szanowni panowie, drodzy młodzi przyjaciele. Wiele wieków temu Wergiliusz zapisał: zwyciężać mogą tylko ci, którzy wierzą, że mogą. Tej wiary u was na pewno nie brakuje, bowiem wy jesteście zwycięzcami, wy jesteście najlepsi. Wy jesteście najlepsi nie tylko w sporcie, nie tylko w konkurencjach i dyscyplinach, które uprawiacie, ale jesteście najlepsi również w życiu codziennym. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę wielu, wielu, wielu sukcesów w roku 2011 i marzy mi się, moi drodzy, również, żebyśmy w klasyfikacji tej regionalnej w Polsce o to jedno oczko się posunęli, weszli do pierwszej dziesiątki. Już tam pukamy, już jest blisko, już jest coraz bliżej. Mam nadzieję, że 2011 rok będzie właśnie tym, w którym przekroczymy tą magiczną barierę. Jeszcze raz życzę wielu, wielu sukcesów, a dzisiaj miłych wrażeń podczas tego sympatycznego spotkania. Wami, które zna cała Polska, cały świat. Przepraszam, ja muszę do pana z i teraz będziemy prosili młodych ludzi o sprawne wchodzenie tutaj do nas. Zapraszam na scenę Sarę Piasecką z klubu sportowego Baza Mrągowo. Jej trenerem jest Andrzej Piasecki, a Sara była najlepsza w klasie laser podczas Mistrzostw Europy Juniorów. A teraz Arek Brzozowski z klubu sportowego Baza Mrągowo, trenerem jest Tomasz Stefański, a Arek zdobył Mistrzostwo Europy Juniorów w klasie RSX Lincerki. To teraz taekwondo, Anna Dąbrowska z Młodzieńczy Klub Sportowy Sark Olsztyn. Jej trenerem jest Tomasz Dunalski, a Ania podczas Mistrzostw Europy Juniorów zdobyła pierwsze miejsce indywidualnie w technikach specjalnych i pierwsze miejsce w walkach drużynowo. Mazur z roku 2009 i 2010, których autorem jest znany pewnie wszystkim Janusz Porycki, którego pozdrawiamy serdecznie, dziennikarz sportowy, osoba, która od wielu lat gromadzi informacje o osiągnięciach sportowych zawodników i wydarzeniach sportowych w regionu, to także dzięki niemu, dzięki panu, panie Januszu, nie wiem, czy pan gdzieś tu jest z nami, to jedynie zapraszać. Specjalnie.
Krystynę Żołnierowicz, Dariusza Laczuka, Janica Kryna. Jest mistrzynią Polski juniorów wieloboju na porękach i w średniach wolnych, drugie miejsce na równoważni i trzecie miejsce w skoku. Brawa dla Martyny. Na dystansie 500 metrów. I kolejny kajakarz z tej osady, K4, Marek Michels. Także pracuje z Kazimierzem Kinem. No i oczywiście pierwsze miejsce w K4 i drugie w K1 na 5 km. No to brakuje nam jeszcze jednego do tej czwórki. Błażej Brakowiecki, Olsztyński Klub Sportowy w Olsztynie. Tak patrzę na te dwie przepiękne dziewczynki i tak się zastanawiam, co ja robiłam w ich wieku. A one już z medalami. No właśnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Z klubu AZS-u WM Olsztyn, który trenuje po drodze Bronisławem Lichowskiej. Był pierwszy w biegu na 200 metrów i drugi w biegu na 100 metrów, czyli sprinter Karol Zalewski. Sztafety Bartosza Chure, Bartosz Chura, także Kormoran Olsztyn. Sztafeta 4x200 metrów, nie miała sobie równych. Mistrzowie. Bartłomiej Kubkowski, Miejski Klub Sportowy Medyk Giżycko. Gratulujemy jego trenerowi Piotrowi Gieczewskiemu. A Bartek podczas Mistrzostw Polski Juniorów był najlepszy na 100 metrów, na 200 metrów stylem zmiennym, najlepszy na 400 stylem dowolnym. Podczas letnich Mistrzostw Polski Juniorów był drugi na 200 metrów stylem zmiennym, trzeci na 400 stylem zmiennym i trzeci na 1500 stylem dowolnym. Napływał się trochę w 2010 tak roku. A teraz kapitalny Żabkarz, czyli chłopak, który wygrał wszystkie dystanse stylem klasycznym podczas letnich Mistrzostw Polski Juniorów. Mateusz Pacholczyk, Kormoran Olsztyn, trenowany przez Tomasza Grabysa. I Magdalenę Masztalerz, dwójka trenerów. Znakomity żabkarz. Krzysztof Gilski, Miejskie Towarzystwo Pływackie Kormoran Olsztyn. Będziemy to powtarzać, a co? Jak to takie fajne miejsce. Tomasz Grabysa i Magdalena Masztalerz, a Krzysztof podczas letnich Mistrzostw Polski Juniorów zdobył pierwsze miejsce na 200 metrów motylkiem, a podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski był najlepszy w sztafecie 4x200 metrów. Za chwilę jego koledzy się pojawią. Oczywiście. I kolejny uczestnik tej zwycięskiej sztafety, Paweł Gilski z Kormorana Olsztyn. Paweł, zapraszamy. Od trenera Emina Husejnowa, Patryk Możylewski i Sebastian Jankowski. Ten Kętrzynie dostał na Tygrysy i Niedźwiedzie, z tego co zauważyłam. No fajne, to takie miasto, no. Fantastyczni sportowcy. Zapraszamy was serdecznie na scenę. Proszę ci, zapraszamy panów na scenę. I trójka kajakarzy z bazy Mrągowo. Pracuje z nimi Andrzej Matysiak, a ci kajakarze z Mrągowa to Julita Zyśk, Martyna Lisiecka i Ewa Mieczkowska. Prosimy dziewczęta z bazy Mrągowo na scenę. Takich mamy zdolnych kajakarzy. Proszę bardzo, na scenie. I'm
I Kamilę Kryger. Najsilniejsza dyscyplina. Taekwondo olimpijskie. To już naprawdę nie przelewki, drodzy Państwo. Oni jeszcze zgromadzony. Powierzono mi bardzo odpowiedzialne zadanie. Muszę przyznać, że troszkę stresujące. A mianowicie wypowiedzieć się w imieniu wszystkich obecnych tutaj sportowców. Przede wszystkim pragnę złożyć serdeczne podziękowania władzom naszego województwa, a w szczególności panu marszałkowi Jackowi Protasowi i pani Annie Wasilewskiej za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie rodzice i trenerzy, którzy wspierają nas w każdym kroku na każdym kroku naszej którzy wspierają nas na każdym kroku naszej sportowej kariery. Let's go in, until the lights,